Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis. Z chwilą przystąpienia do Unii organy władzy zobowiązane zostały w zakresie pomocy publicznej do stosowania wprost wspólnotowego prawa pomocy publicznej. Prawo to stosowane musi być w sposób bezpośredni w każdym z krajów członkowskich. W znacznej części pomoc publiczna musi być ujęta w formie programów oraz zgodna z regułami prawnymi zawartymi w dorobku prawnym Unii Europejskiej. Prawo wspólnotowe określa zasady i warunki dopuszczalności pomocy. Prawo krajowe reguluje kwestie proceduralne, techniczne. Należy pamiętać, że pomoc publiczna nie może zakłócać konkurencji oraz być niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Zgodna z rynkiem wewnętrznym jest pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom. Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi. Pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych podziałem kraju. Może być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów słabo rozwiniętych lub z wysokim bezrobociem. Pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów. Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych. Pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Modernizacja przepisów dotyczących pomocy publicznej na lata 2014-2020 objęła nacisk na racjonalizację pomocy państwa. Unowocześnienie i dostosowanie do dokonujących się zmian gospodarczych pomocy państwa. Ograniczenie liczby możliwych przeznaczeń pomocy. Rezygnacja z podziału na szkolenia ogólne i specjalistyczne. Rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis, czyli wsparcie publiczne dla małych i średnich firm dotyczy utrzymania dotychczasowego limitu pomocy do 200 tysięcy euro w okresie 3 kolejnych lat obrotowych. Doprecyzowania przepisów dotyczących jednolitego organizmu gospodarczego. Pomoc publiczna dotyczy wyłącznie przekazywania środków publicznych. Pomoc publiczna nie musi być udzielana przez państwo. Może być przekazywana również przez inny podmiot prywatny lub publiczny, np. władze krajowe, regionalne, lokalne, banki publiczne, stowarzyszenia i inne. Przesłanką pomocy publicznej jest korzyść ekonomiczna, np. pożyczki czy kredyty na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Przesłanką pomocy publicznej jest również selektywność, czyli pomoc dla konkretnego podmiotu gospodarczego, sektora gospodarki, regionu czy towaru. Zdaniem Komisji Europejskiej tylko niewielkie kwoty pomocy nie mają wpływu na konkurencję. Reszta musi pozostać pod kontrolą. Formy pomocy publicznej w ramach RPOWE na lata 2014-2020 obejmują dotacje, instrumenty zwrotne, rozłożenie na raty zwrotu dotacji, zabezpieczenie pożyczki. Zasada przejrzystości. Udzielona pomoc jest łatwa do skontrolowania oraz łatwo określić jej wysokość. Rodzaje pomocy publicznej. Pomoc regionalna, pomoc horyzontalna, pomoc sektorowa, pomoc de minimis. W ramach pomocy regionalnej maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą w województwie łódzkim wynosi 35%. Beneficjentami pomocy są wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zmiany w perspektywie 2014-2020 to brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej, zwiększenie pomocy dla sektora drogowego transportu pasażerskiego ze 100 tysięcy euro do 200 tysięcy euro, dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego, wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa, doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy. Całkowita pomoc przyznana przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w okresie 3 lat podatkowych. Kwota pomocy przyznawanej w innej formie niż dotacje pieniężne powinna zostać przeliczona na ekwiwalent dotacji brutto, EDB. Pomocy de minimis nie można łączyć z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub z pomocą państwa dla tego samego środka finansowania ryzyka, gdyby taka kumulacja miała przekroczyć odpowiedni maksymalny poziom intensywności pomocy. Przyznanie pomocy publicznej następuje w dniu zawarcia umowy o udzielenie pomocy. Znacie już zasady przyznawania pomocy publicznej. Gratulacje!